Cześć, tu Mirek Szymkowiak. Zapraszam na trening z juniorfutbol.pl. Kolejnym ważnym elementem w piłce nożnej jest przyjęcie piłki. Oczywiście w czasie treningu trzeba to bardzo mocno na to zwracać uwagę, bo później jest to samo jest przełożenie na meczu. Przyjęcia piłki są w różnej formie. Oczywiście można przyjąć piłkę wewnętrzną częścią stopy, ale też można przyjąć zewnętrzną częścią stopy, co jest bardzo ważne w czasie meczu, żeby poszukać od razu przeciwnika. I to właśnie szkolimy. Dla nas najważniejsze jest, żeby przyjmować piłkę w pełnym biegu, nie na stojąco, tak jak to często niestety u nas bywa. Trzeba, jako trenerzy muszą zwrócić uwagę, żeby przyjmować tą piłkę w pełnym biegu i starać się od razu przyjmować ze zwodem. Także to jest bardzo trudny element, ale oczywiście do wypracowania i trenując ten element przez kilka lat jako dziecko, spokojnie można dopasować go sobie do perfekcji.